No, jesteśmy w drugiej części. Finał 109 Rose Darek Cup. Na pierwszym planie Adam Bukiel. Serwuje Robert Kiełdanowicz. Wrzutka. O, stajsiki widzimy. Jak to się skończy? Siata do góry chyba za krótko, tak. Szkoda, szkoda, bo tu jeszcze moglibyśmy jakiegoś twinera zobaczyć. Hot doga. Gdyby lob był wysoki, głęboki. Ale coś tam to nie wyszło. Znaczy, może nie tyle nam, ile Robertowi. Michał, to jest pierwszy set czy drugi? Dobrze. Aj, Adam Bukiel nie doszedł do skróta. No, zaskoczył go. A wiem, że Adam to kurczę naprawdę dochodzi do rzeczy, do piłek. W tym przypadku piłek jako rzecz do piłek niemożliwych. No i tutaj gdzieś tam te nogi się nie wyrobiły. Zapątały, ale się nie zapątały, bo Adam zareagował, biegł. Ale... No, znowu slajsik, rzuta, podniesione, szczeli? Nie, Adam raczej nie strzela. Jeżeli mnie pytacie, no to oczywiście nie powtarzamy. Złą decyzję podjęłeś, więc nie powtarzamy. Punkt dla Adama. Jeśli mnie pytacie, ale nie musicie mnie pytać. No, wcześniej skrót był dobry. Teraz już chyba jeszcze lepiej chciał zagrać. Albo chciał równie dobrego zagrać jak ostatnio. No i to niestety już... Czasami nie wychodzi, bo ta skala trudności już jest wyśrubowana. No, teraz oszustwo takie. Czyli niby skrót, a slice pukło. Za dużo sił. Ta. Chciał skończyć. No, to widać było, że chciał koniecznie po takim ciasnym krosie może nie ośmieszyć, ale tak dobić przeciwnika i to go uszczelniło. Gdyby chciał normalnie przebić, to by przebił. Jest coś takiego. No, ładny drugi serwis. Slajsik, slajsik. Ładna długość. No. Drobne kroczki Adama. Pięknie pod tymi nogami pracuje. Zobaczcie, zobaczcie. Nie zauważyłem, patrzę na nogi Adama, nie wiem czy chciał skróta, czy co to znowu miało być. Ale ładny punkt był. Było w tym punkcie jakieś takie drugie dno, że tam można było później już coś tam zaryzykować. No ale nie rozwinęło się do... Nie doszło do drugiego dna. Ajajajajaj. Szkoda, ładna piła. 5-3. 6-2, 5-3. Czyli prawdopodobnie zaraz zobaczymy 23. O, 23 to jest liczba moja szczęśliwa. To będzie 23 właśnie triumf Adama. A dlaczego 23? Bo ja chyba 23 turniej ja wygrałem po raz pierwszy. Jakoś tak to mi się zawsze kojarzy. Tak, 23 cup
udało mi się po raz pierwszy wygrać. Dlatego liczba 23 jest dla mnie szczęśliwa, a 23 to będzie teraz właśnie gwiazdka Adama na banerze, czyli 23 triumf. Chyba jednak pomogę im, wezmę ją, bo jest niebezpiecznie. Chwilą pozbyłem się piłki z kortu. Adam. Odwrotny taki prostał z backendu. Snasiki, staciki. Co, to samo miejsce? Nie, nie trzeba było. Adam, Rabel by nie zdążył. No ładnie zawinął ten forehand. No taki forehand wcześniej też mu zawiał, wtedy tak zepsuł. Ale z tej akcji zadowolony. Bardzo fajna akcja. Dużo mieszania, snasik, backend. Wszystko było, ja. To naprawdę, wszystko tutaj było. Żeby to jeszcze kurde było tak cały czas. No, regularnie i częściej. Tak. Ale rzeczywiście ta akcja, proszę pamiętać, to jest szósta minuta drugiej części filmu, finału Bukiel Kiełbanowicz. To była naprawdę fantastyczna akcja Adama, z którego Adam był, z której Adam był sam zadowolony. No, było tam wszystko rzeczywiście. Slice i backhand, jest ten forehand page kończący. No, ładny, płaski serwis teraz. Aj, napaliłeś się trochę, tak, rozgrzałeś. Ten dobry serwis, szybki, płaski, go tak trochę podpalił, żeby to wszystko szło teraz z powerem wielkim. Żeby to paliły się opony. Moje się podpaliły. Oj, oj, oj. Podałem ci, Adam, ale teraz już... Musisz ją odstawić. No to chyba jest, nie wiem, 15:30 jakoś, tak? O. Nie, to jest game set match. To co ja tutaj? Podbiegniemy szybciej, żeby ich załapać. Nie takie backendy dwa. Panowie, szacun. Gratulacje. 23 triumf. Robert, podsumuj. No zadowolony jestem ogólnie z turnieju. Fajny taki, sympatyczny turniej. Taki luźny. Spokojny, okay. W miłej atmosferze. To co kolega Adam. Do przeciwników w finale. Bo podejrzewam, że Robert... W środę było lepiej. W środę graliśmy sparring, na trening było lepiej. Troszkę. Myślę, że Robert trochę zmęczony był po tych ćwierćfinałowym pojedynku i półfinałowym. A i tak sukces, no. Pierwszy finał w karierze. Zacznę może w końcu tam podgryzać mu kostki troszkę. Jeszcze raz gratulacje, a teraz dowiedzieliśmy coś od Roberta. No co tam, pierwszy finał. Z tej gry jesteś zadowolony, z tego finału? Z tego czy, nie. Nie. A z czego najbardziej jesteś niezadowolony? Chyba z tym ćwierćfinał. Ale mam na myśli w tym finale. Z czego najbardziej jesteś niezadowolony? Z czego? W ogóle wszystko siadło? No czy, tak czy... wszystko, plecy już też siadły. Ale no nawet no tam nie będę zwalał na plecy czy coś. No tak, no nie siedziałem. No momentami akcje były fantastyczne. Nie. Znaczy nie jestem, żebym całkiem bym nie był zadowolony. Wiesz, tą akcję, o której wspominał Adam, że zagrał fantastycznie, tak. Rzeczywiście zagrał fantastycznie. Ja podkreśliłem, że proszę oglądać druga część filmu, szósta minuta. To była ta akcja, gdzie Adam zagrał rzeczywiście wszystko. No to były slice'y, były mordercze. Były slice'y, były backendy tak, płaskie, tak, później tak. Nam forehand za plecy. No, z takich akcji jestem zadowolony na pewno. Nie? No, może w końcu zacznę go trochę podgryzać po kostkach. Będziesz podgryzać, tak. Zacznę go kurde tam męczyć, nie wiem, zobaczymy. Robert, tak czy inaczej, pierwszy finał, wielki szacun, gratulacje. Dziękuję. Gratulacje panowie. No dobra, to przenosimy się pomału na kort niemiecki.